Ale ładny smog wawelski. Tatuś chciał śrubki, ale nie było 10-9 i nie było z pełnym gwintem. Były tylko takie. Co taki zastój, kurwa? Co się stało? Opierdalają się. O, tam, o, tam jest super. Widzę, widzę. Dobra. Jadę uprawiać pod jęczmień. Siemanko panie i panowie, w kolejnym nagraniu. Dzisiejszy odcineczek zaczynamy od uprawy po rzepaku pod jęczmień. Bezorkowo. Jak widać się kurzy. Od tygodnia grzeje nam codziennie po 30 stopni. Buraki placami się położyły. Ale cukier się buduje. Mam nadzieję, że się buduje. Ale już by się przydało trochę deszczu. No i dobra, zaczynamy od pola bardziej kamienistego i areałem mniejszego od tego drugiego pola, na którym będziemy siali jęczmień. Bezorkowo, po rzepaku. Bo jedno pole będziemy mieli pożycie. Pożycie będziemy mieli jęczmień. Tam była zrobiona orka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem wam za rok, jak zwykle. Jedziemy z tematem. Jakby nie było, będzie bardzo miło. Zwolni, bo to jest jednokierunkowa. Pająk pije od nowa. A w naszym przypadku mieciu pije od nowa. Zaczynam od tego pola, bo no tutaj będzie mus zbierać kamienie. Na tamtym polu też trzeba będzie przejechać, ale tamten niespełna 30-hektarowy kawałek może mieć jakieś 10 kamieni na polu. No a tutaj to za każdym jednym przejazdem będzie pełna łycha. Czas pokaże, jak to będzie. No, na pewno, czas pokaże. Zobaczymy. I co, gwizdeczkiem jeździmy sobie pomalutku, 10,5 do 11 na godzinę. Ja oczywiście trzymam rękę na pulsie, bo nie skończyliśmy koledze kosić tej gryki. Dzisiaj pouprawiam trochę i pojadę około godziny 14. No, zjadę po prostu do domu na obiad. Zjem obiad, pojadę zmierzyć wilgotność i myślę, że dzisiaj po godzinie 14-15 będzie można śmiało skończyć kosić tą grykę i będzie można na zicher dmuchać kombajn i chować go pod dach. No i co, po sporze nie prujemy mocno, robimy takie 22-23 cm na taką głębokość. Będzie dobrze, nie ma sensu robić głębiej. No i co, nie uśmiecha mi się robić to w takich warunkach. No ale że deszczu na horyzoncie jeszcze nie widać, to znaczy widać gdzieś tam w środę jakieś opady deszczu. I na pewno po tym deszczu też będziemy jeszcze uprawiać. Pomału trzeba robić, nie ma na co czekać. Tak, żeby w następnym tygodniu zacząć już siewy. Najpierw żyta, później jęczmienia. No i szykować się do wykopu buraków, które muszą być robione już na początku października. No i tak jak mówiłem, to będzie jeszcze dobry termin, aby posiać pszenicę, ale też nie na całym areale. Zobaczymy, czy nie skusimy się posiać żyta po burakach w terminie październikowym. Bo ostatnie lata tutaj w okolicach koledzy siali i nawet fajnie to wychodziło. Także my też spróbujemy takie 10 hektarów po burakach w tej słabszej ziemi posiać żyto. Dobra, zamykamy szybę, bo nam się tu nakurzy. Kurde. No i co? Chłop śpi, a jemu rośnie, każdy orze jak może. Cały czas do przodu staramy się. I chłop śpi, a jemu samo rośnie. Nie? Tak to wygląda. Jak widać, śpimy. Nic nie robimy, samo rośnie. Pokazuję i objaśniam, że tak nie jest. Kamieniołom! Dobra, panie i panowie. No dobra.
My musimy zjechać, bo jedzie do nas ekipa, która ma nam obejrzeć, co tam się stało w Wielonku. A jest bardzo gorąco i powiem wam, że ja chyba wrócę na noc na to pole. By nie męczyć maszyny, bo to wszystko później trzeba remontować. Jak nie ma wyjścia, to się robi w takich warunkach. I myślę, że jak innych zajęć bym nie miał, to i tak bym robił. Ale jak muszę zjechać, to muszę zjechać. I tak do tego tematu gryki musimy podejść. Jedziemy zobaczyć, co tam wymyślą nam z tym John Deere'em, jaka będzie diagnoza. Ja sobie uszykuję wszystko do tego koszenia, do tej gryki. I będziemy działać co innego, a wrócimy tutaj na wieczór. Albo na noc. Co myślicie o nocce? Zgruberowanie. Tak to się mówi? Gruberowanie? Głęboszowanie to raczej nie. O, woda w małce jest. O, jeszcze jest. Uprawa bezorkowa. Ładnie brzmi. I co wam mogę powiedzieć o pracy w takich warunkach? Przy takiej temperaturze, 30 stopni w cieniu, tym traktorem. Porównując ten ciągnik do tych ciągników, którymi pracowałem o wiele wcześniej, chociaż pamiętam, jakby to było wczoraj, czyli Ursus C385, Ursus 1201, jeden i drugi bez napędu, to powiem wam tak, jak była taka temperatura, to staraliśmy się pracować wieczorami, wcześniej rano, nie w ciągu dnia, bo nie dało się tamtymi ciągnikami pracować w takiej temperaturze. Te maszyny się bardzo mocno grzały. A jeśli w ogóle już jechaliśmy na chama, bo wiadomo, terminy gonią, w takich warunkach, no to się jechało w jedną stronę pola i się trochę czekało, aż się traktor schłodzi, i jechało się w drugą stronę pola, no i pomału się wtedy tak robiło. System chłodzenia w tamtych traktorach był w ogóle inny niż tym. Tak samo było z Bizonem, jak były bardzo wysokie temperatury, to non stop trzeba było tą chłodniczkę, która się zalepiała, tą kratkę przed chłodniczką czyścić. Tak samo ta maszyna się grzała, temperatura ponad 100 stopni na zegarach, także wiecie jak jest. No tutaj nam to nie grozi, ale pomimo wszystko trzeba mieć tego świadomość, że i tak w takich temperaturach to wszystko dostaje bardziej w dupę. Żywotność tego się skraca. Trzeba to wiedzieć. Dlatego też nie cisnę na maksa w takich warunkach tym ciągnikiem. Ustawiam go sobie troszeczkę wolniej. Wolniej zakręcam. Niech on też się troszeczkę schłodzi. Nie zakręcam szybko na maksa. Do wszystkiego trzeba podejść z rozwagą. No a wiadomo, jak się pracowało takimi maszynami, jakie były wcześniej, i ma się porównanie, to do tej maszyny, do takich warunków też inaczej trzeba się przystosować. A wy jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Wracamy i będziemy już działać chyba coś innego, bo na horyzoncie godzina 13. Wyjechaliśmy w pół do 11, no to takie dwie godzinki sobie popracowaliśmy. Buraczki placami położyły się. Tutaj to widać troszkę. Wiadomo, że nie na całym polu. Ale już tam, gdzie słabiej, gdzie góreczki, gdzie piaszczysta ziemia, to leży. Dobra, widzimy się później. Dobra, ruszamy z tą gryką dalej. Batem go, Mieciu. Zbierane. Gryka jaka jest, każdy widzi, nie? Z Mieczysławem ci działamy tutaj. Mieciu, gorąco, nie? Gorąco. A tam gorzej. Początek września, takie upały. No ale już nie raz tak było i nie raz tak będzie na początku września. W końcu jeszcze mamy lato. Nie? No ładnie dzisiaj grzeje, no. Mamy już powyżej chyba 30 stopni, godzina 16:30,
Ziarno jest wygrzane, jedno w drugie wejdzie. To dojrzałe, wygrzane wciągnie to niedojrzałe, ładnie zaschnie. I o to chodzi. Ale tutaj kierowcem nie orałeś. Nie. Tu nie. Kierowcem nie. Kierowcem to na Sorkówku, na Małkocinie też to coś robiłem. No. Tutaj to mala, jak poprzeczniaki zostają, to ci mówiłem, to wysłali mnie obadać poprzeczniaki, to od rana do pierwszej godziny obadałem poprzeczniaki. Takie kawałek pozostawiam. No. Przecież kierowiec to się połamie, tam idzie on co na pół grada, bo wychodzi, no, kurwa. No ale co, tutaj jak robiłeś orkę, to szóstką z napędem? Szóstką. Szóstką. No to już zaczęli napędy zakładać na tym traktorze, bo to mówię. Pługi coraz większe wyprowali. Mm-hmm. A na Pińskim nie ułożysz, kurwa, bez napędu za bardzo. To pługi jakie były? PHX-y? PHX był jeden, ten na Pińskim. I potem te Atlasy. Ruskie kupili też chyba dwa pługi czy trzy. No po czwartym korpusie podosmajowali, wiesz. Na tym by już było. Gdzie się podziały te PGR-y? Tak? Tak ta piosenka była? Chyba. Później to śpiewali, gdzie się podziały te PGR-y. Akcja prasa. Snopeczki, pięknie wyschło. Początek września. Początek. Już dzisiaj mamy który? 11? 10 dzisiaj? No jakoś tak. Nie, bo mi się przestawiło. Kurde, komórkę dostawiłem. A mówię ci, Mieciu, w kapocie zobacz, a ty mówi, wszędzie obszukałem, nawidzisz pola. No w której? Te kapoty co wnikają, co nie przyjeżdżałem, przybytłem, a ja tego Polara wnikałem. No w Polarze przyjechałeś i w Polarze telefon zostawiłeś. Gdzie jego zostawiłem tego Polara? Nie? Ja przyłożyłem tę walizkę tutaj. W sopce leżało. Dzisiaj workowałeś, nie widziałeś tego Polaru tam? Nie. No widzisz, się źle przyglądałeś. No dobra, gryka ekologiczna, pomalutku działamy. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Dzisiaj musimy to skończyć. I co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Gdyby tej gryki na samym początku nie złapała susza, bo jak dobrze pamiętam, posiewie co długo nie padało, chyba do lipca. Oprócz tego w międzyczasie było zimno i na początku czerwca były przymrozki. No i niestety gryka jest na to bardzo czuła, a lubi ciepło. Przymrozki ją tutaj połaskotały i to mocno. No i to spowodowało to, że ona później poodbijała i po tej suszy, i po tych przymrozkach. No i jest nierówna. Jest dojrzało, niedojrzało, że tak powiem. Miejscami powypalana. No ale cóż, tutaj jest słaba ziemia, bardzo słaba ziemia, bym nawet powiedział. Jakoś to będzie. Już tutaj gospodarz załatwił zbyt, także będzie załadowane i sprzedane. Co by było gdyby, nie? Można sobie gdybać. No było jak było. Trzeba to skosić, póki mamy pogodę, bo jutro ostatni dzień pogody, od środy ma padać i już ma nie być takich temperatur. Jestem ciekawy, czy przyjdą jeszcze w październiku, bo nieraz tak bywało, że jeszcze w październiku mieliśmy bardzo ciepło. Zobaczymy. Czas pokaże. Dobra, damy mu teraz wiaterku. Niech wydmucha wszystkie resztki na maksa. Po żniwach, Mieciu. Jutro cały dzień będziesz kombajn dmuchać. Nie ma problemu, Tomek. Co, Mieciu, składamy się i pomału chyba będziesz za mną jechać, nie? Tak. Tylko spokojnie. Słuchaj. Mało. Zaraz podjedziemy do wózka. Nie otwiera jeszcze. O, na krzyżówce Małkocinie na wolne przełączę, czy nie? Mieciu, ja ci zaraz wszystko pokażę, o, co i jak. Nic nie przełączaj. Ja będę jechał pomału, 20 na godzinę i ty za mną będziesz jechał pomału. No, no. No. Gdzie ciebie przejdę? No i lecimy w kolejnym dniu z uprawą. Działamy. Nie ma na co czekać. Ten deszcz, który pokazują nam jutro, to ma być bardzo słaby. Chociaż liczę na to, bo pokazują ten deszcz, na którego bardzo liczymy,
Bardzo liczymy na deszcz, na niego, ona, on. To komu? I tak, co wam powiem? Jak nie wiesz, chłopie, o czym gadać, to gadaj o pogodzie. No, z pogodą za pan brat, także troszeczkę zawsze o pogodzie trzeba porozmawiać. Na jutro prognozują nam opady deszczu. Możliwe, że będzie burza. No, oby była fajna ta burza, bo bardzo sucho się zrobiło. I liczymy bardzo mocno na ten deszcz, aby wjechać z siewem. No i uprawa na pewno będzie lepiej szła. Chociaż jakaś wilgoć w ziemi jest. No ale kurzy się i jak się kurzy, to niedobrze. Chociaż jak się sieje, to powinno się trochę kurzyć, ale trochę, nie za dużo. Wracamy dzisiaj do tematu uprawy. I w tym tygodniu na pewno będziemy zbierać kamienie. Jak wczoraj kończyłem, no to tam grubo, bo grubo było z tymi kamieniami. A zresztą, za chwilę zobaczycie. Coś wam nagram na tym kamieniołomie. I jeszcze pokażę wam dwa dłuta, które testujemy od pancerza. Zobaczymy, jak one się zachowają. I czy to będzie warte grzechu. Dobra, zanim zaczniemy pracować, trochę kamera była zapaćkana, jak mówiłem do was wcześniej, no ale trudno. Zanim zaczniemy pracować, pokażę wam te dłuta, które wzięliśmy na próbę od pancerza. No niestety musiałem te tutaj odkładnice górne przełożyć, bo miałem z AgriCarbu, tak jak cały zestaw, no ale nic. Dobrze, że miałem stare, tutaj nic się nie dzieje, będą jakoś ładnie nam odkładać. No. Co? Tak wyglądają te dłuta. Tak wyglądają nasze, które już troszeczkę zrobiły. Mam jeszcze parę w zapasie, bo tam widać z tyłu są jakby w lepszym stanie. No, tam mamy jedno dłuto założone od pancerza, tutaj mamy drugie. Tak to wygląda, pracujemy. Zobaczymy po dzisiejszym dniu i na kamienistym polu, jak one się zachowają. Może będą lepsze niż te, co mamy. Dobra, wyjechaliśmy już na taki dłuższy kawałeczek. Od tamtej strony zaczęliśmy, wczoraj od tego dłuższego, ale przejechałem na tą krótszą część pola, gdzie mamy troszeczkę takie schodki, takie wygibaski. Tam już wszystko obrobiłem, poprzeczniaki zrobione. I jedziemy sobie teraz już na tej dłuższej części. Teraz robota będzie szła. Nie będzie kręcenia. Będzie tego pola upływać. Pomału działamy, zobaczymy, jak to dzisiaj nam pójdzie. Dzisiaj chciałem jeszcze wykorzystać ten słoneczny dzień do wyczyszczenia kombajnu i może nawet z wierzchu uda się pod wieczór go umyć. Zobaczymy, jak to będzie. Aktualnie Mieciu z Łukaszem tam dmuchają tą maszynę. Mam nadzieję, że się nie pogryzą. No a ja tutaj działam. Myślę, że dojadę do nich i umyjemy jeszcze ten kombajn, aby sobie na tym słoneczku ładnie wysechł. Będzie dobrze. I powiem wam tak. No grzeje i to ostro. Zero chmurki na niebie. Pamiętacie, jak opowiadałem o tej pogodzie w żniwa, która nam przeszkadzała w tych zbiorach bardzo mocno. No to dzisiaj mamy taką pogodę, która nam przeszkadza troszeczkę tej uprawie. Ktoś by mógł powiedzieć, jak przeszkadza. Wsadzasz maszynę i jedziesz. No może i tak. Z tym, że no jest to jakby nie było męczenie sprzętu. Temperatura oleju w skrzyni no już ma powyżej 80 stopni. Wolałbym, jakby była poniżej 80 stopni. I
staram się, jak dobija nam do 85, to cały czas tutaj kontroluję sobie, gdzieś tam zjechać na chwilę w cień, chociaż na pół minuty, bo pole jest dosyć długie. No i to się wszystko nagrzewa. No i teraz chwilę poczekałem z drugiej strony pola na poprzeczniaku. Aktualnie co my mamy? 85 stopni na silniku, 82 stopnie w skrzyni. No to jest skrzynia bezstopniowa, nie możemy tutaj zagrzać oleju, bo będziemy mieli skrzynię do remontu. Lepiej, żeby nam do tych 90 stopni w ogóle nie doszło. I tak jak mówiłem, no wolałbym, żeby było poniżej 80, no ale w tych warunkach się nie da. Także robię wszystko, aby nam nie przekraczało 85. I jak trzeba, to jadę wolniej. Po prostu przełączam sobie na SV2, gdzie mam ustawioną mniejszą prędkość do 10 na godzinę, bo tutaj lecimy teraz tak 10,5 do 11. A pole, tak jak mówię, jest długie. No i to wszystko się gotuje, bo wiadomo, te uwrocia, jak pole jest krótkie, nam pomagają przy takiej aurze. Gdzieś tam sobie zawracamy, silnik się bardziej schłodzi, skrzynia nie ma obciążenia, tak samo. No dobra, postaramy się tutaj postawić na chwilę maszynę w cieniu, bo przyjechał obiadek. Czy się uda? Chociaż tyłem do słońca. To za bardzo w cieniu to tutaj się nie ustawimy. No dobra, idę zjeść. I jedziemy dalej. Dalej grzeje i my też grzejemy. Przerwa na obiad, dosłownie 10 minut, może mniej nawet. 66 stopni na silniku, 69 na skrzyni. Lecimy. O, widzicie, tylko ruszyłem już 70, 71 na skrzyni. No. 72. Kurde. To tam wszystko się kręci. 73. No. Także te 80 stopni to my będziemy mieć dzisiaj. Dobrze czy niedobrze, panie i panowie? Piszcie w komentarzach. Ile tutaj stopni może być, aby nic się nie zepsuło nam? Aby dłużej to nam wszystko funkcjonowało przede wszystkim. No i co, takie 10 minut przerwy naprawdę dużo daje. Temperatura na skrzyni 75-76 stopni, 85 stopni na silniku. Jest dobrze. Także trzeba czasami, jak mamy w ogóle pracować w takich warunkach, zrobić chwilkę przerwy dla maszyny. To jest obowiązkowe. A tak jak mówiłem, mam dwie wartości ustawione. Maksymalnie do 11,5 na godzinę na SV1, aby nam tutaj traktor jechał, ale to tak wychodzi do 11 na godzinę, 10,5, 11. Druga wartość, jaką mamy ustawioną, to 9,9 na SV2. Jak są kamienie i jak ta temperatura nam tutaj wzrasta, przełączam sobie, jadę wtedy wolniej, około 9,5 na godzinę w rzeczywistości. No i tak trzeba działać. Tak trzeba działać, panie i panowie, aby to nam służyło troszeczkę dłużej niż jeden dzień. Kurczę, nie wierzę. Słońce zaszło za chmury. Chwila oddechu. Czyli to ma się na deszcz. Czyli będzie jutro chyba padać. Jak myślicie? Fajnie by było. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i na pewno się uda. Tutaj jeszcze taki wąski pasek, dwa poprzeczniaki i uciekamy. Muszę kombajn umyć jeszcze dzisiaj. W tamtym roku na tym poprzeczniaku, dosyć szeroko nawet, nie tylko na tym poprzeczniaku, który teraz nam został do zrobienia, ale troszeczkę szerzej, nie posialiśmy rzepaku. No i stała tutaj woda bardzo długo, taki podmokły teren,
No i co? W tym roku posiejemy jęczmień do końca i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby nam on tutaj nie wymógł. Zobaczymy, jaki będzie przebieg pogody. W tym roku tutaj wsiałem groch. No może akurat się uda. W tamtym roku nawet nie było opcji tutaj posiać rzepaku, bo dolało i to zdrowo 100 litrów na metr kwadratowy, zanim tutaj wjechaliśmy siewnikiem. Także nawet nie było opcji, bo być może, jakby były inne warunki wcześniej, to bym go tu posiał. A później? Później by wymógł. A może i nie. Różnie to bywa, jak już ta roślinka rośnie. Gdzieś tam woda stoi, a później jakoś to na tym polu jest. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No i dobra, ostatni przejazd na poprzeczniaku i będzie można na tym polu montować ekipę do zbioru kamieni, a my będziemy uprawiać dalej. Aktualnie Kuba w dalszym ciągu jest przy akcji kukurydza u Mateusza. I co Tomek, 11.40, a ty dopiero w pole jedziesz? Tak bywa. Trochę zawirowań było wczoraj z wieczora, dzisiaj z rana. Kuba jak jeździł u Mateusza przy kukurydzy, to brakło mu ładowania w masku. I od razu zauważyliśmy, że pół paska nie mamy. Właśnie tego paska, który pracuje na alternatorze, jednocześnie na sprężarce od klimatyzacji. I chyba pompa wody. Także dobrze, że udało się na miejscu ogarnąć pasek bezproblemowo. Jest zakręcone, wszystko działa. Kuba za chwilę rusza do Mateusza. O, ładnie się zrymowało. No a ja jadę uprawiać pomalutku. W nocy nam fajnie popadało. Około 5 litrów. Wiadomo, 5 litrów to szybko wyparuje, jak będzie temperatura, ale naprawdę fajnie, że popadało, bo już bardzo sucho się robiło. Dzisiaj przynajmniej nie będzie się kurzyć, chyba. Jest wiaterek, jest słoneczko. Około 20 stopni, 20 paru dzisiaj. Także nie ma upału. Jest dobrze. A co do ładowania w masku, no to cały ten regulator napięcia już nie miał szczotek. Niestety na miejscu w Stargardzie nie było, ale blisko Bendix, Szczecin zawsze służy pomocą, zawsze mają takie rzeczy na miejscu. Także podlecieliśmy z Łukaszem busem, już jest zmontowane, wszystko chodzi. No, jeszcze przy okazji tą grykę, którą kosiliśmy wczoraj, ładowaliśmy na ciężarówkę. O 22 chyba skończyliśmy pracę. No i fajnie, że to tak się udało. Chyba Mieciu wczoraj za długo pracował, bo dzisiaj nie dotarł do nas. Zrobił sobie wolne. Powiedział, że ma dosyć łopatowania po nocach. Nie, no Mieciu wczoraj kombajn czyścił. Ja go na wieczór umyłem jeszcze. Kurde, jak nie lubię, jak mnie wyprzedzają przy tych drzewach. No to tak buja na tej drodze, że masakra. No dobra, lecimy na pole. Wyjdę na początku, pokażę wam dłuta, jak wyglądają po 18 hektarach, by chciało się powiedzieć, bo 18 hektarów tamten kawałek miał wczoraj, który kończyliśmy, ale już troszeczkę wcześniej robiliśmy na tych swoich dłutach, które mieliśmy wcześniej zamontowane. Te dłuta coraz cieńsze nam się robią, ale czubek jest. A jak to tu wygląda? Źle nie wygląda. Wszystko się trzyma jak należy.
Ruszamy. No dzisiaj to inna bajka. Chciałoby się, aby tak zawsze było, jak się robi uprawy. Nie kurzy się, wszystko widać, co się dzieje z tyłu. Dobrze idzie, jedziemy. I dla porównania mogę wam powiedzieć, dzisiaj przy 22 chyba stopniach na plusie, chociaż nie wiem dokładnie, tutaj mi źle pokazuje w ciągniku, ale gdzieś 22-23 stopnie, pochmurno, i pokażę wam, jak wychodzi porównanie do wczorajszego dnia, jeśli chodzi o temperatury. 80 stopni na silniku, 72-73 stopnie na skrzyni. No, lepiej pracować w taki dzień pochmurny. Także maszyna w takich warunkach na pewno przetrwa nam dłużej. No i lepiej w taki upał nie robić, bo jednak to się wszystko tak nagrzewa. No ale cóż, terminy gonią i gdzieś tam jeden dzionek, drugi, trzeci się porobi w takiej temperaturze. Czasami nie ma wyjścia. To jest maszyna, to jest koń do pracy. On musi iść, no ale bez przesady. Trzeba ze zdrowym rozsądkiem do tego wszystkiego podchodzić i nie na chama. Nie na chama, bo będziemy mieli więcej remontów i kosztów, niż to wszystko warte. Na spokojnie, pomalutku. Ale jak się daje, to się kraje, nie? Ja myślę, że dzisiaj nie przekroczymy w ogóle 80 stopni na skrzyni. Maksymalnie do 75 dochodzi na tym długim kawałku, a już pracuje, jakby nie było, ponad 2 godziny na polu. Także tak to wygląda, panie i panowie. A jak to u was jest? Piszcie w komentarzach. Ukraińskie zboże powinno być rozszerzone na inne produkty, tak mówił w naszej rolniczej debacie w RMF FM i internetowym radiu RMF24 minister rolnictwa Robert Telus. Chcemy tego, walczymy o to, dlatego że inne produkty też powinny być włączone. Na dzień dzisiejszy na pewno przedłużymy te 4 zboża i również śruty dotyczące tych 4 zbóż. To embargo jest iluzoryczne, tak z kolei oceniał Marek Sawicki z PSL-u. Ono powinno obejmować wszystkie produkty, tak jak w naszym projekcie ustawy z lipca ubiegłego roku o kaucji wwozowej, gdzie proponowaliśmy wprowadzenie kaucji na wszystkie produkty wwożone w obszar Unii Celnej. Cała gorąca debata o rolnictwie jest do obejrzenia na RMF24.pl. Także dzisiaj mamy bardzo idealną... Można mieć bardzo idealną pogodę do uprawy? Czy idealną wystarczy? Idealna pogoda do uprawy dzisiaj, naprawdę. Pod każdym względem. A w sejfie mamy dla ciebie... Proszę to zapisać, żeby nie było. Jest dobrze. A jak jest dobrze, to też trzeba mówić, że jest dobrze. I pokazywać, że jest dobrze. 20 parę stopni, pochmurno. Maszyna idzie jak trzeba, nic się nie grzeje. Może nie tyle, co się grzeje. Się nie nagrzewa tak, jak jest wysoka temperatura. Wtedy wiecie. To jest męczenie materiału. Jakby nie było, bez dwóch zdań. Pamiętam, jak to było, jak nie miałem swojego agregatu do bezorkowej uprawy i pożyczałem od Mateusza Kecherlinga 3-metrowego. I podczepialiśmy go do John Deere'a 6910. No i jeździliśmy 7-7,5 na godzinę. I też normalnie rosło po tym. Nie było, że lepiej czy gorzej. Także najlepsza jest taka prędkość, aby tutaj nam skrzynia nie wyła, ani silnik nie pukł. Na spokojnie, pomału do celu. Jakbyśmy wyciskali z niego wszystkie soki, on by szedł te 12,5 do 13 na godzinę na tą głębokość. Ale nie o to chodzi. Nie ma takiego jednego faworyta.
No i dobra, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Dzisiaj oporowo nie będzie. Jeszcze zostało nam tu tego pola. Także zostawiamy sobie to na jutro. Jutro też jest dzień. Skończymy to sobie na spokojnie. Także nic. Ja maszynę podnoszę do góry na końcu pola. Jadę do domu. I widzimy się jutro. Będziemy kończyć tą uprawę, zakończymy ten odcinek. I będziemy rozpoczynać kolejny. Ja pierdziela, ale... Ale robactwa. Co to się dzieje? Jest ciepło, kurde, dlatego tego robactwa tyle lata. Ja powiem wam, że w żniwa naprawdę tego robactwa nie było widać przy halogenach, przy kombajnie. A teraz ostatnio, jak zacząłem jeździć na halogenach wieczorem, no to tragedia. No ale nie ma co się dziwić. Cały tydzień, czy nawet już ponad ten tydzień, było po 30 stopni i bardzo ciepłe noce. Żartowałem w jednym odcinku w żniwa, że witam was w listopadzie, tak? Tak powiedziałem, czy w październiku, już nie pamiętam. No, naprawdę było tak zimno, jak w listopadzie. Jak na jesień. A też nie ma co się dziwić, bo w dalszym ciągu mamy lato. A że wakacje się skończyły, to nie znaczy, że lato się skończyło. Dobra, dobrze idzie, fajnie idzie, ale zjeżdżamy, widzimy się jutro. Kurde, z 6 hektarów zostało. Dlaczego tak łatwo? No to tak. Z poprzeczniakami 3 godziny. Po prostu uwierzyłaś kobiecie. Zobaczymy. Jedziemy. To jest nieuczciwa, że zdradza. Dobra, Tomek. Tylko spokojnie. GPS-a ustawiamy. Oczywiście na lusterka. Pewnie, że to jest wypadka twojego serca. Działamy. Poprzeczniaczek, odchociwelki i na dzisiaj fajra. Z tą uprawą oczywiście. Wszystko na dzisiaj. Jak zwykle, subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. Wszystkiego dobrego, co złego to nie my. Na razie, cześć i do następnego.